Dziesięciu najsłynniejszych seryjnych zabójców materiał opracowany na podstawie antyradio.pl Henry Lee Lucas był synem prostytutki i kolek jego mężczyzny. Matka często zmuszała syna do zakładania dziewczęcych ubrań. Zdarzało się również, że chłopiec widział, jak matka przyprowadzała klientów do domu i odbywała z nimi stosunek. 11 stycznia 1960 roku zabił swoją matkę. Szybko został zatrzymany, osądzony i skazany. Po 10 latach wypuszczono go z zakładu karnego, gdyż sąd uwierzył w możliwość jego resocjalizacji. Po wyjściu z więzienia Lukas poznał kobietę, z którą zaczął romansować, jednak gdy wyszło na jaw, że Lukas molestuje jej córki, ta natychmiast zerwała z nim wszelkie kontakty. Niedługo później Lukas wyjechał na Florydę, gdzie poznał Otisa Tula. Wkrótce obaj zaczęli napadać na młode kobiety, głównie prostytutki, turystki, autostopowiczki i uciekinierki z domu. Lukas i Tul zabijali ofiary, czasem odbywali stosunek z ich zwłokami, a następnie ćwiartowali ich ciała. Zwłoki ofiar ukrywali najczęściej w trudno dostępnych miejscach. Lukas wpadł, gdy zabił kobietę, z którą utrzymywał wcześniej regularne kontakty. Przyznał się do zbrodni i opowiedział detektywom ze szczegółami jak do niej doszło. Opowiedział również o morderstwach dokonanych razem z Tulem. 15 czerwca 1983 roku Lucas i Tul zostali skazani za wielokrotne morderstwa na karę śmierci. W obu przypadkach wyroku nie wykonano. W 1996 roku Tul zmarł na marskość wątroby, Lucas zmarł na atak serca w 2001 roku. Pietro Paciani, włoski seryjny morderca, zamordował prawdopodobnie 16 osób. Był jednym z natchnień pisarza Tomasa Harrisa, gdy ten pisał powieść z cyklu Hannibal. Pietro został aresztowany 17 stycznia 1993 roku. Został oskarżony o zamordowanie 8 młodych par. Między 1968 a 1985 rokiem. Rozprawa rozpoczęła się we Florencji 1 listopada 1994 roku. Pietro został skazany na karę 14-krotnego dożywocia. Nie został skazany za dwa zabójstwa z 1968 roku. Jednakże w lutym 1996 roku po apelacji został on uniewinniony. 12 grudnia tego samego roku sąd odwołał uniewinnienie i zaplanowano zorganizowanie nowego procesu. Pietro nie doczekał rozprawy. Sprawy z Marunatak na serca nazywany jest potworem z Florencji. Elżbieta Batory 6-wieczna węgierska arystokratka, przy okazji sadystka i najpopularniejsza seryjna morderczyni, siostrzenica polskiego króla Stefana Batorego, nazywana była wampirem ze siedmiu i uznawana za wcielenie diabła i symbol zła. Uchodziła za kobietę piękną, inteligentną i wykształconą, która opanowała kilka języków obcych, co wówczas należało do rzadkości, jednakże od dziecka przejawiała agresywną osobowość i skłonności do napadów gniewu. Wpływ na jej uosobienie z całą pewnością miało ciężkie dzieciństwo Elżbieta była świadkiem m.in. ukarania pewnego cygana przez zaszyciego w brzuchu konia męczyła, torturowała, zabijała według źródeł hrabina zakatowała przeszło 650 służek najczęściej w wieku 10-14 lat jako przyczynę zgonu podawano zachorowanie na cholerę jednak ludzie mieszkający w pobliżu zamku zwrócili uwagę na krzyki i dziwne dźwięki dochodzące z posiadłości zadawanie bólu i wymyślne tortury były ulubionym zajęciem seryjnej morderczyni w zamku na porządku dziennym były kary typu chłosta, okaleczanie i przypalanie kary wymierzała nawet za najdrobniejsze przewnienia, zbyt wolne podawanie do stołu, źle posłane łóżko, nierówno wykonany ściek, szwaczki, z których pracy nie była zadowolona, kończyły okaleczone nożyczkami lub zaszywano im usta pokojówki. W trakcie zimy oblewała wodą i kazała stać na mrozie, zaś latem smarowała je miodem i wystawiała na pastwę owadów. Do jej ulubionych tortur zaliczały się obdzieranie żywcem ze skóry, katowanie biczem i zmuszanie do konsumowania kawałków własnego przypalonego ciała. Podczas mordowania jednej z ofiar odkryła, że krew zbawiennie działa na jej cerę. Zaczęła więc mordować na znacznie większą skalę, a następnie kąpała się w krwi swych ofiar. Oszacowano, że aby zapełnić wannę hrabiny, zginąć musiało około 30 osób. Gdy ciała zabitych przestały mieścić się w podziemnym korytarzu, zaczęła wyrzucać je do zamkowej fosy i pobliskich lasów. Tak właśnie praktyki morderczyni wyszły na jaw. Współuczestników zbrodni skazano na karę śmierci, samą zaś Elżbietę jako wysoko urodzoną damę na zamurowanie żywcem w jednej z komnat zamku z otworem jedynie do podawania pożywienia. Miała tam przebywać do śmierci. 31 lipca 1614 roku podyktowała testament, w którym cały majątek Zapisała dzieciom. W ten sposób uniknęła groźby skonfiskowania jednej trzeciej majątku. Miesiąc później znaleziono ją w celi martwą. Jeffrey Damer. Od wczesnych lat dzieciństwa fascynowały go martwe zwierzęta. W sobie tylko znanej kryjówce miał ukrytą czaszkę psa. Potrafił spędzać całe dnie obserwując rozkładające się szczotki zwierząt. Było wiele oznak tego, że Damer może być chory psychicznie. W sierpniu 1982 roku został aresztowany za obnażanie się w miejscu publicznym. Cztery lata później ponownie go aresztowano za masturbowanie się w miejscu publicznym w obecności dwóch niepełnoletnich chłopców którzy zaalarmowali policję. Tym razem został skazany na rok więzienia, z czego siedział 10 miesięcy. W 1988 roku został aresztowany za molestowanie seksualne 13-letniego chłopca, za co dostał rok prac społecznych i został zarejestrowany jako przestępca seksualny. Jeffrey Dahmer pierwsze morderstwo popełnił w wieku 18 lat. Jego pierwszą ofiarą był Stephen Hicks, autostopowicz, którego Dahmer zaprosił do swojego domu. Pili razem alkohol i słuchali muzyki, aż w pewnym momencie gość Damera chciał puścić jego dom. Damer uderzył w głowę Hicksa ciężarkiem gimnastycznym, ogłuszając go, a potem udusił. Jak potem zesnął, zrobił to, bo nie chciał aby sobie poszedł. Zwłoki ofiary poćwiartowo i przez cały następny dzień, pod schodami swojego domu, oddzielał tkankę od kości. Wnętrzności i skórę zapakował do czarnych, grubych worków na śmieci, które wywiózł na wysypisko, a kości pokroił na malutkie kawałeczki i porozrzucał po bliskim lesie. Joffrey Damer został oskarżony o 17 morderstw, zarzuty zredukowano później do 15. Materiał procesowy był tak obszerny, że prokurator nawet nie oskarżał go o siłowanie morderstwa ostatniego mężczyzny. Proces rozpoczął się w styczniu 1992 roku. Obrona wnioskowała o uznanie go za niepoczytalnego i jednak lekarze sądowi oskarżyli damera o popełnianie zbrodni w pełnej poczytalności został uznany winnym 15 morderstw i skazany na 15 wyroków dożywotniego więzienia w sumie 937 lat. Jeśli ktoś nie wie, po co skazuje się kogoś na 937 lat więzienia, to już tłumaczę. W Polsce można kogoś na przykład skazać na 25 lat więzienia. Dwa razy uda mu się obniżyć wyrok o połowę i wychodzi po 7 latach. Jeśli ktoś ma 937 lat i dwa razy uda mu się obniżyć wyrok o połowę, to i tak zostaje mu 235 lat do od siatki. damer zmarł w drodze do szpitala na skutek uszkodzenia mózgu po ataku jedynego ze współwięźniów. Ed gain, 17 listopada 1957 roku policja wkroczyła na teren farmy gaina, podejrzewając jego związek z napadem dokonanym na miejscowy sklep z narzędziami. W letniej kuchni dokonali pierwszego makabrycznego odkrycia nocy znajdowało się tam pozbawione głowy i wypatroszone ciało zawieszone pod sufitem. Pośmiertne badania wykazały, że Warden, czyli ofiara, została postrzelona z bliska z karabinka. Policja przypuszczała, że Eddie mógł być zamieszany w więcej morderstw niż te dwa, które mu udowodniono. Na liście jego potencjalnych ofiar znajdują się m.in. Georgia Walker, Ray Barges, Victoria Travis i Evelyn Hartley. Trudno jest określić rzeczywistą liczbę ofiar Gejna, m.in. dlatego, że część ludzkich szczątków i trofeów w jego domu pochodziła ze zwłok wykradanych z cmentarzy. W wyniku przeszukania na farmie Gejna odnaleziono m.in. cztery czaszki wieńczące słupki łóżka Eda, abażury lamp i obicie jednego z foteli wykonane z ludzkiej skóry, miski wykonane z ludzkich czaszek, ludzkie serce. Przedmiotem dyskusji pozostaje, gdzie znaleziono owe serce. Policja stwierdziła, że znajdowało się ono na patelni stojącej na kuchni podczas gdy niektóre zdjęcia wskazują, że zawinięte było w papierową torbę. Ponadto znaleziono tam maski wykonane ze skóry zdartej z twarzy martwych kobiet, zdobiące ściany sypialni, pas z ludzkich sutków, kompletny strój z ludzkiej skóry, pudełko wypełnione z preparowanymi kobiecymi genitaliami. W trakcie badań przeprowadzonych przed procesem zdiagnozowano u gejna schizofrenię i psychopatię seksualną. Psychiatrzy orzekli również, iż jest niepoczytalny, co oznacza, że nie mógł być sądzony za zabójstwo pierwszego stopnia i skazany na śmierć. Sąd nakazał ulokowanie daw w szpitalu psychiatrycznym. Gaines zmarł w 1984 roku z powodu niewydolności oddechowo-krążeniowej. Dzięki za obejrzenie tego filmu do końca. To jeszcze nie koniec i jutro kontynuujemy tę listę. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta lista. I dajcie znać w komentarzu, jeśli znacie innych dziwnych seryjnych morderców. Napiszcie kim byli i dlaczego zwrócili waszą uwagę. Jutro opowiem o pozostałych seryjnych mordercach. Mam nadzieję, że Wam to się spodoba. Trzymajcie się. Cześć!